Celestyna Grzybyta, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi prognozami, temperatura dzisiaj na zachodzie Polski wzrosła powyżej zera. Najcieplej było w Jeleniej Górze 5 stopni, ale na wschodzie jeszcze wartości poniżej zera i dzisiejsza noc też jeszcze będzie bardzo mroźna. Dla regionów wschodnich cały czas obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne właśnie przed silnym mrozem. Mowa tutaj o województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, podkarpackim, lubelskim, a także o południowej części województwa małopolskiego. Tutaj temperatura może spadać miejscami do minus 14, minus 13 stopni. Trochę mniejszy mróz w centrum, a najmniejszy na zachodzie 7 stopni poniżej zera. Noc pogodna, więcej chmur jedynie na północnym zachodzie, a także na południowym zachodzie, głównie w Sudetach i tutaj może nad ranem popruszyć słaby śnieg. Opady słabego śniegu niewykluczone też nad ranem w rejonie Świnoujścia. Na wybrzeżu, a także w Sudetach powieje silniejszy wiatr. A jutro pogodnie będzie w centrum, a także na krańcach wschodnich. Im dalej na zachód, tym zdecydowanie więcej chmur i miejscami na Pomorzu pojawią się opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem, a także marznący deszcz, przez co na Pomorzu znacznie pogorszą się warunki do jazdy. Tam na drogach miejscami pojawi się gołoledź. Będzie jednak cieplej. Mroźno już tylko na Podlasiu, minus 2 stopnie. Poza tym od zera do nawet 5-6 stopni w regionach zachodnich. W dalszym ciągu na wybrzeżu, a także w Sudetach spodziewamy się silniejszych porywów wiatru. Ciśnienie spada 994 hektopaskale jutro w południe na warszawskich barometrach. Do widzenia.